Cześć, nazywam się Andrzej, pracuję w Ludowym Zespole Artystycznym Promni. Witam Was z naszej sali. Przygotowałem dla Was takie małe ćwiczenie. To będzie krok wałaski, czyli krok podstawowy z regionu spiskiego. I do tego kroku dodamy sobie potrójne akcenty. To zaczynamy. Zaczynamy z szóstej pozycji, stajemy na baczność. Lekko uginamy kolana. Ręce opieramy na biodrach, cztery palce z przodu, kciuk z tyłu. I teraz jak wygląda krok? Krok rozpoczynamy od prawej nogi w prawo, stawiając krok. Potem podciągam nogę lewą i krzyżuję nogę lewą przed prawą, opierając ją na palcach, pięta w górze. Teraz dokładnie to samo robię z nogi lewej w lewo. Czyli daję krok na lewą nogę, podciągam prawą i stawiam ją na palcach. Czyli mam i raz, i dwa, i raz, i dwa. I raz, i dwa, i raz, i dwa. Teraz dokładnie zrobimy to samo na małych przeskokach, zaczynając od nogi prawej. Raz, i dwa, i raz, i dwa, dwa, i dwa. 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 No dobra, to został nam teraz jeszcze tylko akcent. Akcent rozpoczynamy od nogi prawej. Raz, dwa, trzy. Czyli naliczam sobie raz i dwa, dwa i dwa. Raz i dwa, dwa i dwa. Spróbujemy połączyć w całość, czyli zrobimy sobie 6 kroków wałaskich i na koniec zakończymy w 7-8 takcie krokiem potrójnym. Raz i dwa i raz i dwa, dwa i dwa. Trzy i dwa, cztery, dwa, pięć, sześć. Jeszcze raz. Raz i dwa, i raz i dwa, dwa i dwa, trzy i dwa, cztery, dwa, pięć, sześć. Dopuszczam muzykę, spróbujemy z muzyką. Yeah.